koszty prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem posiadania biura poza domem, a biura w domu. Jak każda działalność gospodarcza, potrzebujemy jakiegoś miejsca, w którym będziemy wykonywać nasze czynności administracyjne, bądź w ogóle posiadamy taki charakter pracy, który wymaga od nas tego, żebyśmy korzystali z biura. Na samym początku, jeżeli zaczynamy naszą działalność gospodarczą, staramy się oczywiście minimalizować koszty i najczęściej jednym z pierwszych elementów, dla których wybieramy naszą pracę, wybieramy tą pracę z domu, żeby te koszty były niższe. I jak i co w tym momencie zrobić, żeby takie koszty rozliczyć? Jeżeli, sprawa bardzo prosta, jeżeli jednak zdecydowaliśmy się, że wyprowadzamy nasze biuro poza nasze miejsce zamieszkania, automatycznie koszt wynajęcia takiego biura, przystosowania i całej obsługi, sprzątania, cateringu, bezpieczeństwa i innych rzeczy z tym związanych będzie kosztem uzyskania naszego przychodu. Tu w tym przypadku uzyskujemy od kogoś fakturę, paragon bądź rachunek za wykonanie takiej usługi czy za wynajęcie takiego pomieszczenia. Jest to bardzo prosta sprawa do rozliczenia. W momencie, kiedy jednak decydujemy się, że będziemy prowadzili tą działalność u nas w domu, musimy wziąć kilka kwestii pod uwagę. Po pierwsze, czy ta nasza działalność jest to działalność, która właśnie wymaga pracy na miejscu? Bo jeżeli weźmiemy przykład osoby, która pracuje jako malarz na budowie, to ten malarz na budowie nie spędza czasu w biurze, nie spędza czasu w tym miejscu, gdzie została zarejestrowana działalność gospodarcza, a spędza go na różnych budowach, gdzie dokonuje pracy jako malarz. Czyli w tym przypadku raczej zasugerowałbym rozliczanie ryczałtowe i będzie to najkorzystniejsze dla tej osoby, jeśli chodzi o rozliczenie, o to, żeby się tym wszystkim nie zajmować zbyt długo i na to poświęcać czasu. W przypadku rozliczenia ryczałtowego jest to 6 funtów w skali roku, 6 funtów w skali tygodnia ryczałtu, więc tutaj robi się odpis roczny 312 funtów w skali roku i mamy sprawę załatwioną i o taki koszt obniżamy naszą podstawę do opodatkowania. Natomiast jeżeli będziemy wykonywali pracę, która wymaga od nas siedzenia w biurze i siedzimy jednak w tym biurze, pracujemy 8 bądź więcej godzin, ale załóżmy 8 godzin i wykonujemy tą pracę z domu, to możemy rozliczyć również taką pracę i to będzie dużo prawdopodobnie korzystniej, aby rozliczyć to na podstawie nie ryczałtu, tylko kosztów rzeczywistych. Ale jak rozliczamy te koszty rzeczywiste? Zakładamy, że mamy 5 pomieszczeń użytkowych w naszym domu. Kuchnia, salon i 3 sypialnie. Jeden z tych pokoi, jeżeli będzie przystosowany do naszej pracy, gdzie będzie tam biurko, nie będzie łóżka i nie będzie jakby śladów, gdzie z tego pomieszczenia korzysta się na co dzień, jeśli chodzi o mieszkanie, to takie pomieszczenie będziemy mogli rozliczyć. Czyli jest to jedno pomieszczenie z 5, czyli 20% ilości naszych pomieszczeń w danym budynku, domu, mieszkaniu. I tym samym będziemy w stanie i będziemy mogli rozliczyć 20% kosztów związanych z funkcjonowaniem naszego domu. Jeśli chodzi o rachunki, czy nawet jeżeli byśmy tutaj w grę wchodziłoby remont, unowocześnienie, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które musimy zapłacić u nas w domu. I taka prawdopodobnie wartość będzie dużo bardziej korzystna niż te 6 funtów w skali tygodnia ryczałtu do rozliczenia. Oczywiście, jeżeli nasze koszty są bardzo, bardzo niskie prowadzenia takiej nieruchomości i te 6 funtów jest dużo bardziej korzystne, zasugerowałbym raczej rozliczanie ryczałtowe w postaci 6 funtów niż rozliczać koszty rzeczywiste. Rzadko się spotyka jednak, żeby te koszty rzeczywiste były mniejsze niż 6 funtów, ale tak jak mówię, to trzeba po prostu skalkulować i zobaczyć, która z tych opcji jest dla Was dużo bardziej korzystna. Więc przed tym, jak będziecie chcieli rozliczać Wasze biuro czy Wasze miejsce pracy, zwróćcie uwagę na to, jaki macie charakter pracy, czy koszty związane z ryczałtem się Wam bardziej opłacają, czy nie.
Przy ryczałcie jeszcze możemy wziąć tutaj pod uwagę, że jest to dosyć wygodna forma, która nie wymaga od nas rachunków czy kalkulacji XY%, które będziemy mogli rozliczać. Więc jeżeli załóżmy była sytuacja, że tych rachunków nie mamy, zapomnieliśmy, zgubiliśmy, to zawsze mamy szansę i możliwość rozliczenia tego w formie ryczałtowej, gdzie zawsze jakiś benefit mamy. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji o tym, czy byście chcieli porozmawiać na temat związane z prowadzeniem księgowości w Waszej firmie, czy z pewnymi kwestiami podatkowymi, z którymi sobie nie jesteście w stanie dać radę, bardzo serdecznie zapraszam Was na naszą stronę internetową, zapraszam do zakupu konsultacji czy do naszych artykułów. Informacje o tym wszystkim znajdziecie Państwo w opisie tego wideo. Ja serdecznie pozdrawiam, nazywam się Szymon Niestryjewski z firmy SNK i do zobaczenia.